Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Fascynacja trwa, część pierwsza. Nowy Testament nie spekuluje na temat Jezusa. Przedstawia go wprost jako niebiańskiego Syna Bożego. Nie odpowiada też na liczne pytania o jego istotę i osobę zadawane uporczywie w kolejnych pokoleniach. Pomimo licznych dyskusji i przeróżnych sporów, do pewnego czasu istniała powszechna zgoda co do centralnego znaczenia Pisma Świętego i zasadniczej tożsamości Chrystusa. Jednak tak zwana epoka oświecenia, XVII-XVIII wiek, przyniosła w tej kwestii znaczne zmiany. Od tej pory w wielu środowiskach Pismo Święte przestało być podstawą dyskusji na temat Jezusa. Nowe metody i kryteria zastosowane do studium innych starożytnych dokumentów zostały odniesione także do Biblii. Gdy wszystko zaczęto podporządkować racjonalnej analizie i krytyce, wiara w czynniki nadprzyrodzone, będąca fundamentem biblijnego systemu wierzeń, została odrzucona. Tradycyjny biblijny pogląd na temat ludzkości jako pogrążonej w grzechu i potrzebującej boskiego ratunku został zastąpiony humanistycznym i optymistycznym wierzeniem w ludzką zdolność samorozwoju. Zmiana spojrzenia była tak radykalna i dalekosiężna, iż wielu uznało, że oto nastąpił początek końca chrześcijaństwa. Religię uznano za przeżytek, a rozum niegdyś pozostający na usługach teologii teraz postawiono ponad nią. Wskutek tego ciężar uwagi przeniesiony został z Jezusa opisanego w Ewangeliach jako Zbawiciel na Jezusa historii historycznego, rzekomo pozbawionego teologicznego bagażu narzuconego przez Ewangelię i późniejszą pobożność chrześcijańską. Innymi słowy, uznano, że kimkolwiek był ów Jezus, z pewnością nie był Zbawicielem świata. Zastanawiając się nad tymi zmianami w chrześcijaństwie, weź pod uwagę następujące fakty. Pierwsze. Autorzy Ewangelii byli bardzo pewni prawdziwości tego, o czym pisali. Zobacz Łukasz 1:1-4. Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Co Łukasz mówi o treści swojej Ewangelii? Dlaczego możemy mu ufać? Jednym z naocznych świadków, o których pisał i Łukasz, był Piotr, który także musiał się ścierać z ludźmi wątpiącymi i sceptycznymi. Zobacz 2 Piotra 1:16-21. Drugi Piotra 1:16-21. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdyż taki go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, święcącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.
Choć Piotr mówi tu o sprawach szerszych niż tożsamość Jezusa, w jaki sposób możemy posłużyć się Jego podejściem, by odeprzeć wspomniane zarzuty oświeconych myślicieli? 3. Paweł także bezpośrednio odnosi się do kwestii tożsamości Jezusa. Jak uzasadnia swoje twierdzenia? Zobacz Koryntian 1:18-27. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, w niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Gdyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagali, a Grecy mądrości poszukują. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić co mocne. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism, i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom. Dziękuję.